Również wiele głów ze strony złą gęgu nad tym pracowało. Dlatego George Flintstone rozgrył, co można zrobić z tymi ziarnami. Powiedział, że trzeba je zasadzić. Rozumiesz? Ja też mam swoich ludzi i swoje głowy. Muszę je jakoś wyżywić. A oni chcą mety. Ale jak George Flintstone wpadł na to, że ziarno można zasadzić? Jak on na to wpadł? Geniusz. To jest pietolony geniusz. Ja mam zazdrości, że wy go macie w ekipie. Szkoda, że nie urodził się latynosem. Słuchaj, każdy ma gdzieś jakieś, można swoje powiedzieć, swoje asy z rękawa. Tak, rozumiem. Więc każdy as